Tak wygląda zacisk hamulcowy w przeszło 15-letnim X-Type'ie. Na pewno nie jest to widok estetyczny. Dlatego postanowiłem odświeżyć trochę zaciski, a przy tym nadać im dużo bardziej atrakcyjny wygląd. Zdecydowałem się na pomalowanie zacisków na kolor czarny. Przyznam, że zupełnie nie rozumiem malowania zacisków w Jaguarze X-Type, który ma dość klasyczną linię i dość rustykalne dodatki. Nie rozumiem malowania zacisków hamulcowych na kolor czerwony. To pasuje według mnie jak adidasy do garnituru. Podobnie wszystkie jaskrawe kolory, żółty, zielony, uważam, że to zupełnie do X-Type'a nie pasuje. Myślałem nad kolorem srebrnym i czarnym, ostatecznie zdecydowałem się na kolor czarny. Chcę również dodać mały napis Jaguar na zacisku, co wymusza polakierowanie najpierw kolorem, a następnie po naklejeniu napisu Jaguar lakierem bezbarwnym. No to zabierajmy się do pracy. Na tyle, na ile było to możliwe, wyszlifowałem kamieniem zacisk zamontowany na samochodzie, a teraz zakamarki będę czyścił po odkręceniu zacisku, który będzie tak naprawdę związany z samochodem wyłącznie wężykiem doprowadzającym płyn hamulcowy. Jestem niemal pewny, że nie trzeba tego robić aż tak dokładnie, że to nie musi być do czystego metalu zeszlifowane, ale jak już się do tego biorę, to robię to na tyle dobrze, na ile potrafię. Na pewno nie zaszkodzi to przyszłemu efektowi. Wszystko zabezpieczone i przygotowane do malowania i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że właśnie wybuchła mi puszka z farbą. Może wybuchła to zbyt duże słowo, ale urwał się zaworek służący do dozowania farby i farba zaczęła w sposób niekontrolowany uwalniać się z puszki. Zażygała mi bok samochodu. Na szczęście benzyna ekstrakcyjna pomogła usunąć ten rozbrysk. Oczywiście na zaciski, które przeznaczone były do malowania, padło zaledwie kilka kropel. Cała reszta, jak widzicie, była łaskawa się wyżygać tutaj, na podjazd i do kratki. Oczywiście problem jest taki, że jest sobota i wszystkie sklepy są pozamykane, a farby VHT, która jest po prostu dobra, nigdzie nie ma. No i na tę chwilę to tyle. Może mi się uda dostać byle jaką farbę i dokończyć tę robotę. A oto i efekt finalny, koniec końców zacisk pomalowany farbą żaroodporną za dwie dychy. Zdecydowanie gorzej się ją kładzie niż farbę T, VHT, Caliper Paint. No ale koniec końców przynajmniej mogę jechać i zadanie na dziś wykonane. Love.
love.